Siemano, z tej strony Sprytny, witam w kolejnym odcinku Drogi do Gwiazd, w której zbieramy na takich zawodników jak Marco Reus, Bastian Schweinsteiger czy Manuel Neuer. Oczywiście nadal w komentarzach czekam na Wasze propozycje, którego zawodnika kupić jako pierwszego. Ja byłbym za Marco Reusem, gdyż wtedy miałbym swój skład uzupełniony niemalże na maksa, a potem można by go było delikatnie dopieścić. Zaczynamy od pierwszego spotkania. Naszym przeciwnikiem będzie również skład z Bundesligi z bardzo silnym przodem, czyli Müller, Shaqiri, Lewandowski oraz całkiem przyzwoita obrona: Boateng, Sokratis, Piszczek i Alaba. Na szczęście to my jako pierwsi zaczynamy cisnąć przeciwnika. Niestety swoich okazji nie potrafiliśmy wykorzystać, co mści się w postaci kontry ze strony naszego rywala i ten zdobywa gola. Xedan Shaqiri w bardzo dobry, bardzo piękny sposób wykonuje rzut wolny i ten po prostu idealnie trafia w okienko, ale my się nie poddajemy. Dokładnie kilkanaście minut później Jakub Błaszczykowski wpisuje się na listę strzelców po bardzo ładnej klepce naszych zawodników, a następnie pięknym strzale z dystansu. Kolejna niewykorzystana sytuacja naszego przeciwnika, świetnie popisuje się paradą Adler i do przerwy mamy remis jednobramkowy, czyli 1-1. Statystyki w miarę wyrównane, a po przerwie atakuje jako pierwszy nasz przeciwnik, ponownie świetnie interweniuje Adler. My odwdzięczamy się kontrą, Robert Lewandowski, niestety ten nie potrafił pokonać bramkarza rywali, ale udaje się to Hummelsowi, w 75 minucie zdobywa on gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Ale niestety 3 minuty później my musimy ponownie się martwić tym, że tracimy bramkę. Zdobywa ją Draxler i mamy już 3-3. Ponownie próbujemy wykorzystać swoją szansę. Niestety to się nie udaje, przeciwnikowi również. I kolejny rzut rożny, czy zdobędzie on bramkę? Na szczęście nie, świetna interwencja Adlera. 2-2, koniec tego spotkania. No i niestety tylko jeden punkt wędruje na nasze konto. Przyszedł czas na kolejne spotkanie, a to rozgrywamy ze składem Galatasaray, no i wiedziałem, że będzie ciężko, szczególnie będzie trzeba uważać na główki. Przeciwnik rozpoczyna już w 12 minucie, zdobywa bramkę po dosyć szczęśliwym zrzędzeniu losu. Następnie 3 minuty później zdobywa gola numer 2 Ilmaz po oczywiście główce. My się nie poddajemy, 29 minuta, Elia, który bardzo dobrze znalazł się na wolnym polu i pięknie pokonuje bramkarza. Dokładnie jeszcze w pierwszej połowie zdobywamy wyrównującą bramkę Robert Lewandowski, który pięknie fake shot, a następnie gol o słupek. 2-2 do przerwy. I po przerwie my kontratakujemy, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego pięknie popisuje się główką Subotic i prowadzimy 3-2. Tutaj ponownie niewykorzystana nasza okazja, mogło być 4-2, niestety tak się nie stało. A tutaj między innymi jeden z pięknych błędów w tej grze, czyli nie da się wybić piłki czasami. Przeciwnik cały czas atakował, wiedział, że może to spotkanie zremisować i niestety to mu się udało w 75 minucie. Oczywiście po główce zdobywa gola Drogba. Ja cały czas walczyłem o to, żeby wygrać to spotkanie, niestety nie udało mi się to za pierwszym razem. Przeciwnik również pod koniec tego spotkania próbował swojej szansy, ale my świetnie broniliśmy. No i tak ono się kończy, 3-3, kolejny raz jeden punkt wędruje tylko na nasze konto, ale to daje nam w tym momencie punktów 12. No i czas na kolejne spotkanie, z drużyną Serie A. Do przerwy nie działo się zbyt wiele, tracimy gola po świetnym strzale Teveza, a właściwie po błędzie gry, nie ma co ukrywać. No ale w 64 minucie Draxler wyrównuje dla nas wynik tego spotkania, no i mamy już 1-1.
Niestety my nie potrafimy wykorzystać swojej okazji, to udaje się przeciwnikowi, naprawdę świetna akcja przeciwnika i gol, także no było na co popatrzeć. Tutaj jeszcze pech przeciwnika, nasze szczęście, poprzeczka z główki, no i spotkanie kończy się rezultatem 2-1, przegrywamy je, zgarniając tym samym tylko 12 punktów w tym sezonie i 6200 monet, które na pewno nam się przydadzą. W tym odcinku to wszystko, zapraszam na kolejny już za 2 dni oraz na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!